Włosi, ich dziedzictwo w Karpatach stanowi przedmiot wciąż rosnącego zainteresowania zarówno w kręgach naukowych, jak i działaczy, którzy starają się odpowiedzieć na pytanie, skąd Wołosi się wzięli i co w Karpatach zostawili. Te pytania też legły u podstaw zorganizowania spotkania pod Samiuszkimi Tatrami, nazywanego Potęgą Karpat. Wydarzenie to odbywa się w ramach festiwalu Moc Gór. W gościnnych progach Muzeum Tatrzańskiego odbywa się panel Wołosi, mit i rzeczywistość. Dzięki niemu będziemy mogli poznać to, co Wołosi zostawili w Karpatach, jakie elementy możemy odkrywać wciąż w kulturze górali, nie tylko na Podtaczu, ale w całym Łuku Karpackim. Jednym z najciekawszych zagadnień związanych z ewolucją osadnictwa wołoskiego jest aspekt przestrzenny i czasowy. Te dwa aspekty ze sobą są bardzo mocno związane. No i najlepiej zobrazować to w kontekście kartograficznym, czyli na mapie. We współczesnych granicach Polski, od Bieszczadów do Beskidu Śląskiego, niesamowicie prosto i też intensywnie pokazują, jak zmieniało się osadnictwo wołoskie w ciągu ponad 400 lat. Dlatego, że najstarsze osady prawa wołoskiego pojawiły się na terenach polskich Karpat w drugiej połowie XIV wieku na ziemi przemyskiej. Nie opodal Przemyśla, w Rybotyczach, w Sierakośćcach czy Chównikach, ale także w rejonie Grodu Sanockiego. Natomiast najmłodsze z tych osad pojawiły się w drugiej połowie wieku XVII w najbardziej niesprzyjających osadnictwu górskich terenach Skalnego Podhala, Żywiecczyzny czy odległych dolinach Bieszczadów i Beskidu Niskiego. I ta ewolucja rządzi się pewnymi prawami, można ją wytłumaczyć bardzo ważnymi czynnikami. Dlatego, że w kontekście tych 400 lat pierwsza faza osadnictwa, generalnie możemy ją łączyć z osadnictwem związanym ze względami strategicznymi i militarnymi, miała miejsce pomiędzy wiekiem XIV a początkiem wieku XV. I te osady, które w tym okresie powstawały, generalnie nie powstawały w górach. One były lokowane w pobliżu ważnych grodów strategicznych, szczególnie w tym okresie na terenie świeżo przyłączonej do Polski wówczas Rusi Czerwonej przez Kazimierza Wielkiego, wielkiej wyprawie na wschód, a potem były lokowane, czy same też rozrastały się wzdłuż strategicznych szlaków handlowych, traktów, które prowadziły z Małopolski w kierunku Węgier przez Karpackie Przełęcze. Najwięcej z tych traktów znajdowało się właśnie na terenie Beskidu Niskiego i Bieszczadów, czyli właśnie Przełęcz Wysłowska, Przełęcz Dukielska, Przełęcz Beskid nad Czeremchą, Przełęcz Użocka. Więc korelacje osadnictwa właśnie w tych miejscach w wieku XIV bardzo silnie można zobaczyć właśnie na mapach historycznych. Natomiast to, co działo się w późniejszych okresach, było totalną zmianą dynamiki osadnictwa. Bo jeżeli przyjmiemy, że przez to pierwsze 150 lat powstało łącznie około 100 nowych osad, to wyłącznie w pierwszej połowie wieku XVI powstało ich ponad 120, czyli mieliśmy ponad trzykrotny wzrost liczby osad wołoskich niż to było widoczne we wcześniejszym okresie. No i pojawia się pytanie, co było przyczyną tak gwałtownego wzrostu liczby osad na prawie wołoskim w Karpatach. Okazuje się bowiem, że na przełomie XV i XVI wieku Karpaty i wiele innych obszarów górskich w Europie doświadczyło skutków klimatycznego kryzysu. Fazy wzrostu wilgotności w czasie małej epoki lodowej bardzo dobrze zarejestrowane są w licznych obszarach górskich w Europie. Chociażby w naszych Tatrach, gdzie aktywność tzw. spływów gruzowych czy wezbrań potoków została także zarejestrowana w osadach licznych jezior i torfowisk, które możemy datować, badać i korelować ze zdarzeniami osadniczymi. W wielu miejscowościach Karpat widzimy skutki tych gwałtownych procesów osadniczych, kryzysu osadniczego, w postaci wyludnień dawnych wiosek, które były zakładane niżej w dolinie, czy wręcz u podnóża gór, uzyskiwały one tą samą nazwę jak wioska pierwotna, ale miała już inną końcówkę. Zazwyczaj, żeby odróżnić tą pierwotną osadę od tej wtórnej, w której pojawili się nowi osadnicy, nazywani Rusinami czy Rusnakami, tą starą nazywano Polska. I przykładami takich nazw są chociażby Świeżowe, bo mamy w Pieskidzie Niskim Świeżową Ruską, czyli tą już lokowaną na nowo przez Wołochów wioskę górską i Świeżową Polską pod Krosnem, która generalnie zmieniła swoje miejsce na teren położony niżej. Chociażby inne
miejscowości to Królik, Królik Wołoski, Królik Ruski, Królowa Polska, Królowa Ruska, czyli takie bliźniacze nazwy, które są świadectwem tej relokacji mieszkańców. Ale także dochodziło do opuszczenia wioski i ślad po tych ludziach zaginął. Natomiast ci nowi mieszkańcy, mówimy o Rusnakach, Wołochach, byli lokowani na zupełnie nowym prawie, które bazowało na pasterstwie, które nie było oparte na rolnictwie jako głównym źródle dochodu i dzięki temu te wioski mogły funkcjonować, generować zysk dla właścicieli ziemi. Stąd też te właśnie wioski prawa wołoskiego były masowo tutaj w całych Karpatach tworzone przez właścicieli ziemskich, dlatego że dla nich był to, można powiedzieć, czysty zysk. W dobie kryzysu klimatycznego rolnicy nie przynosili czynszu, nie przynosili pieniędzy, nie przynosili dochodów podatkowych. Natomiast dań naturalna, którą pasterze wołoscy, pasterze, którzy osiedlali się w tych wioskach, do skarbu dostarczali, była jedyną możliwością przetrwania tego okresu kryzysu klimatycznego. Dlatego też wiek XVI był okresem, można powiedzieć, złotym dla osadnictwa wołoskiego, pomimo dalej trwającej małej epoki lodowej. Czyli można powiedzieć też, że kryzys klimatyczny został przezwyciężony w Karpatach zmianą sposobu strategii gospodarowania, dywersyfikacją z pierwotnie opartego na rolnictwie bardzo wąskiego do bardzo szerokiego, którym dysponowali Wołosi, opartego w górach głównie na pasterstwie owiec, ale też na rolnictwie, rzemiośle i bardzo innych także działaniach, które Wołosi potrafili wykonać. Bardzo ważnym pytaniem badawczym w kontekście Podtacza, a szczególnie Podhala, jest pytanie o to, kto przyniósł tutaj najstarsze pasterstwo. Czy byli to Wołosi, czy może pasterstwo znane było wcześniej? Okazuje się bowiem, że na terenie Podhala pasterstwo było znane znacznie wcześniej, niż pojawiły się tutaj pierwsze osady prawa wołoskiego. Dowody na to mamy także w Tatrach, gdzie w spektrach pyłkowych torfowisk mamy dowody na przegonalny typ pasterstwa, czyli tam właśnie w górach, wysoko, chociażby na Polanie Przyszniańskiej, pojawiali się już pasterze z owcami. Natomiast zdecydowanie należy podkreślić, że typ pasterstwa oparty na gospodarce owczej, czyli związanej z wyrobem sera podpuszczkowego, przynieśli na Podhale Wołosi. On tutaj nie był znany, pomimo że pasterze w tym średniowieczu tutaj funkcjonowali, nie znali tej technologii, która była, można powiedzieć, przełomem, była rewolucją, którą przynieśli pasterze z południa Europy przez tereny Karpat. Stąd patrząc na Podhale, pewien fenomen pasterstwa należy tłumaczyć tym, że to pasterstwo było tutaj bardzo długotrwałe. Bazowało na fundamentach wcześniejszych, które zostały zasilone nowinkami, które bardzo szybko się tutaj przyjęły i przetrwały, powodując, że to właśnie o Podhalu możemy obecnie mówić w Karpatach Polskich, jako o centrum, o tej stolicy czy rdzeniu pasterskim, który zasila inne obszary i jest takim przodownikiem w kontekście gospodarki pasterskiej. Początki osadnictwa wołoskiego nie były motywowane względami gospodarczymi, a przynajmniej one nie decydowały, że najważniejszym elementem w tych pierwszych fazie osadnictwa wołoskiego, jaki przypadał w Polsce na połowę XIV wieku, był problem jego znaczenia militarnego. Otóż pamiętajmy, że pogranicze karpackie z punktu widzenia państwa polskiego, a później polsko-litewskiego, było pograniczem niespokojnym. Było zagrożonym licznymi najazdami zewnętrznymi, a wbrew obiegowym poglądom nasze przekonanie, że granica z Węgrami była zawsze przyjazną i spokojną, jest nieprawdziwe, zwłaszcza w XV wieku. I teraz chodziło o stworzenie jakiejś organizacji militarnej na miejscu, która by była w stanie chronić niedostępne obszary gór, a przede wszystkim przełęczy górskich. I tutaj opatentowano znany już w XIV wieku na terenie Węgrzech model, gdzie szczególnie zagrożone na najazdy zewnętrzne obszary
zostały zasiedlone właśnie przez tych Wołochów, którzy uzyskiwali autonomię, olbrzymi zakres wolności osobistej, ale w zamian za obowiązek służby wojskowej na żądanie władcy lub jego urzędników lokalnych, czyli starostów. I ten etap osadnictwa, on zamiera gdzieś na początku XV wieku. Co wcale nie znaczy, że Wołosi nie zachowują nadal swoich obowiązków wojskowych. Ale od tego czasu najważniejszym elementem w ich osadnictwie był ten aspekt gospodarczy. Innymi słowy, dzięki czemu udało im się zasiedlić tereny, których nie udało się zasiedlić innym. Niesłusznym jest kojarzenie osadnictwa wołoskiego tylko z obszarami gór polskich. Okazuje się, że osady wołoskie spotykamy nawet na terenie Białorusi w wieku XV i XVI. Jest to płaski, zabagniony teren o bardzo kiepskich glebach. Tak samo Wołochów dosyć duże skupiska znaleźliśmy wzdłuż rzeki Bug. Właściwie Wołosi zasiedlili całe roztocze, czyli taki pas wyżynny ciągnący się gdzieś od okolic Kaśnika, a który kończy się na Górze Zamkowej we Lwowie. Spotykamy ich na terenie Puszczy Sandomierskiej, a nawet udało mi się znaleźć jedną wieś u podnóża Gór Świętokrzyskich. Wbrew obiegowym opiniom, ci ludzie często byli pasterzami, ale niekoniecznie byli pasterzami. Już w XV wieku mamy wyraźnie w jednych wsi wołoskiej ludzi podzielonych na mających pola, czyli rolników, i mających stada. Czyli byli to wbrew obiegowym opiniom rolnicy, chociaż zgadzam się, że na obszarach górskich dominowała hodowla z bardzo racjonalnego punktu widzenia, bo ziemie nędzne, dadzą się orać, ale dadzą się tylko orać pod zboże jarę, o zimie się nie uda i tak dalej, i tak dalej. Dalej zwróciłem uwagę na to, że jak gdyby to instrumentarium zagospodarowywania przestrzeni Wołosi uzupełniali jeszcze o zajęcia leśne. Co to znaczy? To znaczy, przede wszystkim do dzisiaj z tego słynni są górale, z tak zwanej Ciesiołki. Mamy już z XVI wieku informacje z bardzo daleka, bo z obszarów dzisiejszej, tam obszarów mniej więcej okolicy Brześcia Litewskiego, o różnych budowlach, jak to jest napisane w źródłach XVI-wiecznych, cudowną sztuką wykonanych przez Wołochów. Drugi element, o którym my zapominamy, to jest bardzo głębokie umiejętności związane z metalurgią, czyli z wydobyciem i przeróbką żelaza. I znowu mamy to samo. Kowale góralscy do dzisiaj są bardzo popularni i bardzo cenieni, prawda? Ale proszę Państwa, dalej, jeśli patrzymy na zajęcia leśne, zwracamy uwagę, że we wszystkich wsiach wołoskich Wołosi zajmują się bartnictwem, czyli pozyskiwaniem miodu. W XVI wieku natomiast zajmują się pozyskiwaniem innych towarów leśnych. Smoła, dziegć, klepki, gąty. Wszystko ci ludzie to robią i eksportują. I teraz można sobie wyobrazić coś takiego. Wołosi w sposób idealny dostosowywali swój wachlarz zajęć gospodarczych do terenu, na którym się akurat w danym momencie znaleźli. To powodowało, że pewnie Wołoch gdzieś tam z Polesia nie dogadałby się z tym spod Zakopanego, bo oni się zajmowali zupełnie czym innym. Ale ich łączyła jedna rzecz wspólna, prawo wołoskie, dające im wolność, tą świebodę góralską. Za czasami w białą grań i ja pójdę z juhasami, pójdę hań białą percią jasną cestą słonku lić pośle wodę syczki ludziom syścią mić białą percią jasną cestą słonku lić pośle wodę No, co do kolebki Wołochów, to sprawa wcale nie jest prosta. Oczywiście jest wielka dyskusja, kim są Rumuni.
Ci Wołosi, najbardziej znani w Europie, mieszkali w Siedmiogrodzie. Tam zaczyna się dyskusja właśnie na terenie Węgier, ponieważ nawiązywano do tradycji rzymskiej, no to najprawdopodobniej to byli dawni żołnierze Rzymian, którzy tam pozostali, no i w związku z tym ten język tam przetrwał. No później pojawia się dyskusja, że to może jednak nie żołnierze, że to prawdopodobnie Dakowie, którzy się tam zromanizowali. W XIX wieku ta teoria została przejęta właśnie przez Rumunów, ponieważ no, to było dosyć wygodne. Można pokazać starożytność i to, że my tu jesteśmy od zawsze. Problem jednak w tym, że jeżeli tak spojrzymy znowu, kiedy ci Wołosi w źródłach się pojawiają, to jednak oni wcale nie pojawiają się w Siedmiogrodzie ani na ziemiach rumuńskich, tylko oni pojawiają się w Grecji. I to bardzo daleko na południu Grecji, bo pojawiają się na półwyspie Chalkidiki i pojawiają się w Tesalii. Na terenie Grecji Wołosi, Wlasi sami siebie nazywają Wlachi. Tylko tam. Oni się czują inni. Oni wiedzą, że oni są Wlachami, że mają swój język, swoje pochodzenie. I właściwie te wszystkie najwcześniejsze informacje, jakie mamy o Wołochach, to one dotyczą właśnie głównie tych terenów. Ale z drugiej strony, co jest ciekawe, że tych Wołochów właściwie długo, długo nie ma w źródłach, a potem nagle bum, są wszędzie. Są w Bułgarii, są w Grecji, są w Serbii, są w Bośni i Hercegowinie, są w Chorwacji, są na Węgrzech, wszędzie są. I wszędzie ich pełno. Zamieszkiwali wśród ludności słowiańskiej, albo albańskiej, albo greckiej, węgierskiej. W rezultacie dosyć szybko się asymilowali. Część z nich jednak nie zasymilowała się tak do końca. Są nadal nieliczne grupy, które zachowały język romański. Kiedy w połowie XIX wieku państwo rumuńskie zaczyna bardzo aktywnie działać w kierunku umocnienia romańskości tej właśnie ludności, która tam na Bałkanach tymi językami tak romańskimi się posługuje. No i w ten sposób powstały bardzo liczne szkoły w XIX wieku i to była też taka możliwość zachowania tego języka. Dziś jednak no jest to język zamierający, zanikający. Wlaszki się mówi, wlaszki się nie pisze. No teraz właściwie się zwraca w kierunku języka rumuńskiego, gdzie to powiedziałabym już jest pewien gotowy wzorzec. To, co mnie zaskoczyło, że od bardzo, bardzo, bardzo wczesnych źródłach widzimy elementy słowiańskie wśród Wołochów romańskich. A więc z jednej strony mówi się, że jest to ludność romańskojęzyczna, ale na przykład mamy imiona słowiańskie ewidentnie. Tożsamość religijna to wcale nie taka też znowu prosta sprawa i wcale nie jednoznaczna. Tutaj na ziemiach polskich, także na terenach węgierskich, we wschodniej części Węgier, Wołochów można identyfikować z ludnością prawosławną. Natomiast na innych terenach bynajmniej niekoniecznie. Bo na przykład na ziemiach chorwackich od najwcześniejszych informacji, jakie mamy, Wołosi byli rzymskimi katolikami. Na terenach Bośni i Hercegowiny oni byli bogomiłami. W okresie osmańskim spora ich część przyjmowała islam. Także Wołosi, że tak powiem, są u źródeł w gruncie rzeczy praktycznie wszystkich narodowości bałkańskich i środkowoeuropejskich. Karpatyzmy wołoskie to są takie wyrazy, które zostały przyniesione przez osadników wołoskich i zachowały się w gwarach górskich. To są takie wyrazy, które właśnie pochodzą z języka rumuńskiego,
albo nawet jeżeli nie pochodzą z języka rumuńskiego, to jakby tam, to taka była ich droga. Obserwujemy, że wiele z tych karpatyzmów ma takie wspólne cechy fonetyczne razem z gwarami z północy Rumunii, z gwarami maramoskimi i z gwarami z Bukowiny. Te karpatyzmy zachowały się dzisiaj w różnych dziedzinach życia górskiego. Przede wszystkim jedna z największych takich grup słownictwa to jest terminologia dotycząca ogólnie wypasu owiec, hodowli owiec, wszystkiego tego, co jest związane z życiem na szałasie. Podyszar. Tak? Podyszar to jest taka półeczka w bacówce na szałasie, gdzie się układa sery. Natomiast w języku rumuńskim też znajdujemy podyszar, podiszor po rumuńsku i kolibie też są takie półeczki, na których się układa naczynia albo te sery, albo podiszor po rumuńsku to jest po prostu poddasze. Gieleta, tak? Gieleta, gielatka, tu w naszych gwarach jest bardzo dużo różnych wariantów tej nazwy. W każdym bądź razie to jest drewniane naczynie, taki cembrzyk, do którego się doi owce. W języku rumuńskim geliata, taka forma jest gwarowa, ma bardzo, bardzo podobne zastosowanie to naczynie i w zasadzie nazywa się tak samo i służy do tego samego, a oprócz tego dzisiaj w dzisiejszym rumuńskim standardowym to jest po prostu wiadro. W języku polskim mamy bunz, w języku rumuńskim jest bulz. Wcale nie chodzi o nazwę sera, tylko o to, jak on wygląda. Bryndza, tak nasza bryndza to jest tylko i wyłącznie w tym momencie, prawda, bryndza podhalańska robiona z owczego mleka. Natomiast w języku rumuńskim bryndza to jest w zasadzie każdy ser oprócz tego, który my nazywamy żółtym serem. Na północy Rumunii owszem mówiono bryndza, ale w XVI wieku. Tak? To znaczy, że do nas ten wyraz musiał przewędrować mniej więcej w tym okresie. Watra. I w języku rumuńskim, i w języku polskim watra ma bardzo podobne znaczenie. Z tym, że znowuż, o ile w tych naszych gwarach watra jest regionalizmem, to w języku rumuńskim watra to jest po prostu każde ognisko, które się zapali, obojętne gdzie. Zresztą wyraz watra to jest bardzo stary wyraz. To jest wyraz, który ma pochodzenie jeszcze przedromańskie. On nie jest notowany w łacinie. W związku z tym, nawet jeżeli on przywędrował do nas z języka rumuńskiego, który jest językiem romańskim. Taki wyraz może mieć podstawę nie łacińską, a jeszcze wcześniejszą. No tutaj to są już takie lingwistyczne spory, z jakiego prajęzyka ten wyraz może pochodzić. Oczywiście Rumuni mówią tutaj zawsze, że to chodzi o język daków albo getodaków. Drugą taką dużą dziedziną słownictwa jest słownictwo o takim bardziej charakterze gospodarczym albo obrazującym pewne relacje społeczne, które to zachowało się przede wszystkim właśnie w wyrazach takich jak w gwarze ochotnickiej dziugan albo sula. Dziugan w gwarze oznacza człowieka, który zajmuje się zwierzętami gospodarczymi. W języku rumuńskim odnajdujemy ten sam wyraz, ale w troszeczkę innej formie, troszeczkę zmieniony, bo w języku rumuńskim żugnit to oznacza kastrat. Ale w każdym razie etymologia tego wyrazu jest taka, że właśnie do gwar ochotnickich ten wyraz żugnit został zapożyczony z troszeczkę zmienionym znaczeniem, czyli już nie jako osoba, która kastruje zwierzęta, ale taka, która się tymi zwierzętami opiekuje. Zachowało się troszeczkę wyrazów związanych z botaniką, z fereczyna, fereczata. Fereczata to nazwa góry, ale też jafer, innymi słowy borówka, albo cetyna, też z języka rumuńskiego. To są takie gałązki jodłowe, którymi karmi się owce w zimie. No i oczywiście olbrzymia grupa wyrazów, która zachowała się z języków włoskich, to są wyrazy odnoszące się, dotyczące ukształtowania terenu. I na całym obszarze karpackim, w Bieszczadach i w Beskidach znajdziemy kiczery, gronie, grapy, magury. I te wyrazy już dzisiaj utraciły w zasadzie swoje to pierwotne znaczenie. Już mało kto wie, co to jest magura, jak wyglądała magura.
Mało kto kojarzy, że grapa to jest urwiste, strome zbocze. Te wyrazy zachowały się przede wszystkim w nazwach miejscowych. Ale oprócz tego zachowały się oczywiście takie wyrazy w nazwach topograficznych, oronimach, czyli w nazwach gór. Całkiem możliwe, że Kościelec ma etymologię właśnie związaną z wyrazem rumuńskim kłastele, to są żebra. To jest takie podstawowe znaczenie tego wyrazu, no ale oczywiście wiadomo, że każdy wyraz ma wiele żyć i wiele różnych znaczeń. Jednym ze znaczeń kłastele to jest skalne, strome urwisko. Więc bardzo możliwe, że tutaj ten tatrzański kościelec właśnie wywodzi się od tego rumuńskiego, od tej rumuńskiej kłasty. I oczywiście nazwy miejscowości, nazwy wsi, między innymi Dzianisz, tak, albo Poronin, albo Pardałówka. Bo Pardałówka brzmi wybitnie po polsku, tam jest ły kreskowane. Natomiast w języku rumuńskim Perdial to jest podgórze. Tak, więc tutaj akurat topograficznie ta Pardałówka i Perdial jak najbardziej ze sobą korespondują. Dzianisz w języku rumuńskim, Dziana, to jest część góry, która obejmuje wierzchołek. Tak, jeżeli sobie popatrzymy dzisiaj, gdzie ulokowany jest Dzianisz, no to rzeczywiście widzimy, że Dzianisz nie jest w dolinie, tylko Dzianisz jest na górze. Dużo wyrazów jest takich wyrazów kulturowych, czyli one tylko odnoszą się do karpatyzmów wołoskich, ale oczywiście tutaj już sama nazwa została wprowadzona przez tutejszych mieszkańców, jak na przykład Dolina Strążyska. Tak? Strążyska, Strunga, to najogólniej rzecz biorąc to jest owczarnia. A sama Strunga jest wyrazem, który przywędrował do nas właśnie z Wołochami. Co więcej, ta Strunga jest o tyle ciekawa, że oprócz Strungi jeszcze kilka innych wyrazów, między innymi Baca, to są wyrazy, które spotyka się w zasadzie w identycznej formie na całym obszarze karpackim, we wszystkich językach karpackich i co więcej, we wszystkich językach bałkańskich. Czyli i tutaj na północy to będzie polski, słowacki, ukraiński, rumuński, węgierski, a na południu język armuński, bułgarski, serbski, albański i grecki. Problem muzycznego dziedzictwa w Karpatach zalicza się chyba do najciekawszych, najtrudniejszych i zarazem chyba najsłabiej opracowanych tematów na gruncie etnomuzykologii. Co dziś wiemy o śladach pozostawionych przez Wołochów w muzyce Karpat? Okazuje się, że najwięcej elementów wspólnych pomiędzy Karpatami a Bałkanami zachowało się oczywiście w repertuarze pasterskim, czyli genetycznie najstarszej warstwie muzyki Karpat, w której przetrwało wiele unikalnych, reliktowych zjawisk muzycznych, do których możemy zaliczyć m.in. niektóre instrumenty pasterskie, repertuar wokalny, instrumentalny, także wiele manier wykonawczych, o których oczywiście nie sposób tutaj wszystkich opowiedzieć, ale ważne jest to, że swoimi korzeniami mogą one sięgać w głąb najstarszej tradycji przodków Wołochów, czyli starożytnych ludów Traków, Ilirów czy też Daków. Łowiecka bielica, ej dzwonkom podwerkuje swojoju hasa, ej sfreju powołuje. Najwięcej w tej kwestii możemy powiedzieć o muzycznych instrumentach pasterskich, ponieważ kwestie instrumentoznawcze należą do tematów najłatwiej podlegającej analizie w takiej przestrzeni geograficznej, ponieważ biorą pod uwagę dowody materialne związane z podobieństwem konstrukcyjnym instrumentów. I taką cechą wspólną instrumentów muzycznych, którymi do dzisiaj posługują się grupy wołoskie, zalicza się wielogłosowa struktura brzmienia ze stałym, nisko brzmiącym dźwiękiem burdonowym, która na terenie Bałkanów określana jest jako technika drona. Technika ta przenika również do wielogłosowych śpiewów bałkańskich Wołochów. Lina moja,
laline, moj laline, moj laline, si moj ti daja naše. Moj laline, moj laline, si moj ti daja naše. Takimi instrumentami, w których transferze na teren Karpat mogli brać udział Wołosi, są oczywiście dudy, spotykane pod różnymi innymi określeniami w Karpatach, jak na przykład gajdy, koza, dudoczka, czy też fłojera, czyli ten najbardziej archaiczny, najtrudniejszy i zarazem właśnie najbardziej pierwotny typ sześciootworowej piszczały pasterskiej bez dęka, czyli otworu zadęciowego, który na terenie polskich Karpat został stwierdzony tylko i wyłącznie na terenie Podhala oraz Beskidu Sądeckiego. Jego analogony spotykamy oczywiście w Karpatach Wschodnich, w Karpatach Południowych oraz na Bałkanach. Był to instrument najbardziej prywatny baców, o wybitnie magicznej funkcji, którego dźwięki wykorzystywano w momentach, kiedy nasilone było jakby działanie mocy pochodzących jakby nie z tego świata. Czyli tym instrumentem przepędzano na przykład burze, czy też uspokajano stada owiec, bądź też grano na nim przy nieboszczyku w chacie, albo nad świeżo usypanym grobie. Kolejnym instrumentem jest dwojnica, czyli piszczałka o dwóch przewodach kanałowych, melodycznym oraz burdonującym, która pod tą nazwą występowała na terenie Podhala, Orawy oraz Huculszczyzny. Natomiast na terenie Słowacji funkcjonowała pod określeniem piszczałka dubeltowa bądź dwojaczka. Jej analogony oczywiście spotykamy na terenie Karpat Południowych i na terenie Bałkanów. Innymi instrumentami powołoskimi mogą być także trębity i rogi, z tym, że tutaj trzeba podkreślić, że mogły występować już wcześniej na terenie Karpat, ponieważ należały do instrumentów znanych wśród dawnych Słowian. Niemniej zespołową grę na tych instrumentach kultywują jedynie Huculi, gdzie funkcję burdonującą pełnią w zespołach mieszanych rogi. Moje badania wykazały, że takim wyznacznikiem wołoskości, tym razem wokalnej tradycji między Bałkanami a Karpatami, jest śpiew wielogłosowy, spotykany u niemal wszystkich etnosów wołoskich. Na Bałkanach został wpisany na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO i został zaliczony do najstarszych śpiewów polifonicznych w Europie o starożytnej proweniencji. My wandylinczu takowa, mosta gdzie mi dasza, my wandylinczu takowa, mosta gdzie mi dasza, mosta gdzie mi dasza. Śpiew wielogłosowy stał się wyznacznikiem muzyki wokalnej niektórych regionów polskich Karpat, m.in. Podhala, Pienin, Orawy i także częściowo Zamagórza Spiskiego. Był także znany u wszystkich grup karpatorusińskich, poza wyjątkiem Huculów. Tutaj jako ciekawostkę można dodać, że poza Karpatami wielogłosowe formy śpiewu występują także na Lubelszczyźnie, na Podolu oraz na pograniczu ukraińsko-białoruskim. Co ciekawe, właśnie tam, gdzie znajduje się północny zasięg osadnictwa wołoskiego. U wołosko-ruskich etnosów zamieszkujących teren Spisza czy też Małych Pienin występuje
niezwykle ciekawy, archaiczny typ śpiewów wielogłosowych, w których występują elementy bardzo podobne do wielogłosu bałkańskiego, wołoskiego. Mam tutaj na myśli takie burdonujące współbrzmienia wielogłosowe z zastosowaniem takich dysonansów brzmieniowych, które poza Bałkanami także spotykane są na przykład w górskich obszarach Rodopów, Pirynu, czyli w Bułgarii. Także bardzo archaiczna u Karpato-Rusinów jest maniera glisandowania, która polega na takim jakby ześlizgiwaniu się po dźwiękach w dół, na końcach fraz muzycznych, która co ciekawe była kiedyś rozpowszechniona na terenie także Podhala, Orawy, Pienin, także u wszystkich grup karpato-rusińskich. Magmi kosa kosi. Takie podstawowe analogie pomiędzy wielogłosem karpackim oraz bałkańskim odnoszą się nie tyle do samej techniki śpiewu, co bardziej do słuchu harmonicznego, do skłonności do śpiewania na głosy, do preferowania takich komplementarnych, pełnych współbrzmień i hierarchiczności głosów. I takie najbardziej archaiczne współbrzmienia z zachowaniem tej basowej podstawy burdonującej oczywiście występują na terenie Bałkanów, ale uważam, że mogły być kiedyś rozpowszechnione także w naszej polskiej części Karpat, także właśnie na Słowacji, ze względu na to, że te archaiczne formy wielogłosu przechowały grupy Karpatorusinów, którzy jednak zamieszkiwali dość znaczny obszar Karpat. Analogią może być także wrażliwość na akustykę brzmienia i dlatego właśnie górale pienińscy, karpatorusini, na przykład z Pienin, czy też ze Spisza, czy też aromuni bałkańscy uważają, że śpiewać nie można pojedynczo, tylko po prostu zespołowo, czyli wielogłosie, i sprzyja temu wolne tempo wykonania, dzięki któremu powstają współbrzmienia, które muszą się rozlegać, które muszą wybrzmieć i którym musi odpowiedzieć echo. Zatem karpacki wielogłos jest dzisiaj zupełnie odmienny od bałkańskiego i można postawić pytanie, dlaczego. I najprawdopodobniej złożyło się na to zderzenie jakby trzech różnych, odmiennych polifonicznych technik śpiewu. Bałkańskiej polifonii drona, heterofonii wariacyjnej, która ma pochodzenie wschodniosłowiańskie, oraz zachodnioeuropejskiej polifonii klasycznej, która, jak wiemy ze źródeł, była znana w okresie średniowiecza i praktykowana w ośrodkach kościelnych, między innymi na terenie Spisza, Pienin i być może również Podhala. Interesuje mnie fenomen tak zwanego dziedzictwa wołoskiego, tworzenia, kreowania tego dziedzictwa, które staje się z kolei
punktem wyjścia, zaczynem do różnorodnych działań, praktyk kulturowych, które mają na celu budowanie szerszej, ponadregionalnej, ponadetnicznej wspólnoty karpackiej. Wspólnoty, która obejmuje mieszkańców regionów karpackich, ale nie tylko, bo oprócz lokalnych liderów, działaczy społecznych, do tych działań włączają się także przedstawiciele środowisk naukowych, którzy właśnie wspierają lokalsów w działaniach właśnie na rzecz przywrócenia, odrodzenia tradycji karpackich. Co takiego interesującego jest w tych działaniach? Trzeba zacząć od samego pojęcia dziedzictwo wołoskie. Otóż to pojęcie odsyła nas do przeszłości Karpat, do migracji pasterzy wołoskich, którzy ze stadami owiec w okresie średniowiecza wędrowali łukiem Karpat, przeszczepiając na tereny, przez które wędrowali, mówiąc ogólnie, tradycje karpackie. I dzisiaj we współczesnej kulturze wielu regionów karpackich, rozsianych na terenie różnych krajów, możemy odnaleźć ślady tych tradycji, które manifestują się na przykład w nazewnictwie, w urządzeniach życia gospodarczego, w kulturze duchowej, w kulturze muzycznej, ale także w ubiorze, czego świadectwem są na przykład kierpce występujące na terenie niemalże całych Karpat, czy też koszula wołoska, albo sukno, które stanowi podstawowy materiał do wyrobu wielu części ubioru męskiego, ale też w przeszłości kobiecego. I z jednej strony możemy mówić o pewnych wspólnych elementach dla regionów karpackich, ale z drugiej strony tak naprawdę nie wiemy, kim byli Wołosi. I tutaj przedstawiciele różnych dyscyplin wiedzy spierają się na ten temat. Właśnie, czy Wołosi to grupa etniczna, czy może grupa zawodowa? I powstaje pytanie, czy w ogóle można mówić o pewnej grupie, która miała poczucie własnej odrębności. I co ciekawe, właśnie etnolog odnajduje tutaj dużo ciekawych zjawisk, procesów i pytań. Co kryje się za tego typu działaniami? Jakie są ich motywacje? Co mówią o współczesnym człowieku, o współczesnych mieszkańcach Karpat, ich życiu, środowisku, o problemach, wyzwaniach, lękach, ale może też oczekiwaniach. I odpowiedzi na te pytania są różne. Niektórzy mówią, że przede wszystkim chodzi tutaj o interesy ekonomiczne, gospodarcze i zapewne tak jest, bo w szerszej wspólnocie, która ma jeszcze też taką swoją oficjalną reprezentację, łatwiej jest zaistnieć na forum międzynarodowym. Łatwiej jest na przykład starać się o fundusze, o środki finansowe. Ale taka odpowiedź pragmatyczna nie satysfakcjonuje do końca etnologa. Etnolog szuka tych odpowiedzi w innych sferach, sferach związanych z kulturą, z duchowością, ze społeczną naturą człowieka, czyli w tych zagadnieniach, które wiążą się z pojęciem tożsamości, czy też poczucia przynależności. I właśnie we współczesnej kulturze, gdzie rozmywają się te tradycyjne więzi, gdzie mamy do czynienia z kryzysem wartości, rozmywaniem się granic, właśnie ta wspólnota, czy też idea wspólnoty karpackiej staje się niezwykle atrakcyjną propozycją dla współczesnego człowieka, dzięki której może
właśnie odnaleźć się w tym współczesnym świecie, w świecie polifonicznym, zróżnicowanym, dzięki której może też odnaleźć własną ścieżkę życia, własny, niebanalny sposób na życie. Ale jest też jeszcze jeden aspekt, o którym chciałam wspomnieć. To wątek ekologiczny, który wydaje się być niezwykle istotny w kontekście kryzysu klimatycznego. I właśnie ta tradycyjna wiedza nomadów wołoskich, niezależnie od tego, kim oni byli, ich sposób egzystencji, który spleciony był z naturą, może okazać się niezwykle interesującą propozycją, jeżeli chodzi o działania na rzecz ochrony środowiska. To wszystko powstało z tego rodu plemieniowałaskiego, te pastwerka, wypasanie te owiec, że to przyszli tam gdzieś od Rumunii, tamtych stron. Wypasamy owce od małego chłopca, trudnimy się to do dnia dzisiejszego tym. Dawno się to dojęło owce do gielit, to były drewniane gielity, na to się doi do blasany wiader, płucie razwano, no to też jest drewniano. Kotły mosiężne, złoby na robienie oscypków, rosoły zwane ze soli, co by te oscypki się utrzymywały w solinej. Nareszcie jak nasała się na kozdy, mleje, wieje i trzeba dzień, noc siedzieć. O trzeciej wstawaj, o czwartej, o dwunastej oczkiej myśli, pół do pierwszej, o drugiej spać, o czwartej my stawali. Nale się przeżyło do dnia dzisiejszego. No i takie to są w naszym juchaskie sprawy. Bacowanie jako wypas wspólnotowy, tworzenie wspólnoty z mirem, z zapaleniem pierwszej watry, z redykiem poza wieś, z opuszczeniem wsi, co jest bardzo istotne, ważne w kulturze Wołochów, bo oni byli pasterzami, którzy wędrowali. Pozostawili swój dom, grupa, załoga mężczyzn poszła wypasać na letnie pastwiska. Te redyki są takim starym echem wędrówek wołoskich. Mamy wiosenny redyk z Ratułowa, z Podhala na Żywiecczyznę. Mamy redyki jesienne z dalekiego Czarnego, tutaj ze Spisza. Owce wędrują, to jest wiosna, jesień. Kolejna rzecz, pasterze nie mieli swojej ziemi, nie? Jako ci, którzy wędrowali, musieli ciągle dogadywać się z właścicielami, prosić o pewną możliwość wypasu swoich stad. To oczywiście była transakcja, to nie było za darmo, nie? Do dnia dzisiejszego baca, zanim ustali pastwisko, ugada z właścicielami, czy osypka, czy dwa, żeby po prostu tutaj ten wypas mógł być realizowany. Kolejna rzecz, może najważniejsza, to jest wyrób serów podpuszczkowych. To bezsprzecznie należy do tradycji wołoskich. Tam, skąd ja pochodzę, z Beskidu Śląskiego, nie byłoby sałasznictwa bez Wołochów. Oni zostali osadzeni najpierw jako obrona granic na Szańcach Jabłonkowskich, a następnie prowadzili gospodarkę pasterską, sałaśniczą na halach Beskidu Śląskiego. Mamy do dnia dzisiejszego Pietraszonki, Pietraszyny, to są miejsca występowania skał. Mamy Ciobanule, mamy Żurówkę, czyli drogę obejścia góry. Mamy do dnia dzisiejszego Blachówkę. Dzisiaj się tak mówi, bo zapisane Blachówka, ale to była Wlachówka. Miejsce, gdzie siedzieli Wołosi. Bez Wołochów nie byłoby naszych pięknych hal. Hale bez wątpienia to jest dziedzictwo wołoskie. To jest praca, to jest wypasowiec. To jest drugi dom, ten letni dom na halach.
Działania nasze obejmują różnego rodzaju warsztaty rękodzielnicze, między innymi ceramikę, którą mam przyjemność prowadzić, jak i też tworzenie instrumentów pasterskich, kowalstwo, snycerkę oraz kaletnictwo. Dlaczego akurat wybór takich dziedzin? Są one rzeczywiście dziedzinami tradycyjnymi i tak naprawdę coraz więcej ludzi chce tworzyć na własnych projektach, na własnej pracy rąk i chcemy im to ułatwić, pokazać rzemieślników, rękodzielników, twórców ludowych, których mamy dostępnych tutaj w naszej okolicy. W ramach ceramiki stworzyliśmy ozdoby świąteczne, a drugą malowanie już na gotowej ceramice, czerpiąc z natury, która też przysporzyła uczestnikom sporo wyzwań. Kolejnym były warsztaty instrumentów pasterskich, które pokazał nam Andrzej Buc poprzez teorię aż do praktyki, gdzie każdy z uczestników mógł stworzyć swój instrument. Niektórzy naprawdę stworzyli niezwykle oryginalnie brzmiące piszczały. Kolejnymi były warsztaty kowalstwa, praca w żelazie, dostarczała naszym przodkom narzędzi, ale też i ozdób. Dlatego też między innymi najstarsze pamiątki z Zakopanego właśnie wywodzą się z kuźnic. Jeżeli chodzi o kaletnictwo, fantastycznie pokazali nam to państwo Wilczkowie. Każdy z uczestników stworzył pas, który mógł zabrać ze sobą do domu, dostać kawałeczek skóry, tak żeby sobie jeszcze w domu poćwiczyć. Fantastyczne warsztaty z Januszem Stopką, który pokazał nam, w jaki sposób z drewna stworzyć coś niebywałego. Bazowaliśmy oczywiście na symbolice, która jest związana z Karpatami. Pan Janusz pokazywał nam, w jaki sposób za pomocą dłuta rzeźbić taką rozetę, czy też stworzyć inny motyw nawiązujący do łuku Karpat. Każda rozeta tak naprawdę jest inna i o każdej możemy opowiedzieć inną historię. Doświadczenie było nie bywało. Wszyscy się pytali, dlaczego tak krótko i kiedy następne. Thank you.